Siemano, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, modzie i streetwearze, a dzisiaj mam dla Was listę najlepszych butów, jakie możecie kupić na lato. Co roku robię dla Was taką ogromną listę, gdzie znajdziecie buty do 300, do 600, do 1000 i powyżej 1000 zł na lato. Na każdą kieszeń każdy może znaleźć coś dla siebie w odpowiednim przedziale cenowym. Oczywiście do wszystkich butów podam Wam linki w opisie. Tam będziecie mogli sobie wejść, zobaczyć inne kolorystyki, które przedstawiam Wam gdzieś tam na obrazkach. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. I zaczynamy naszą listę. A i oczywiście przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, jeżeli Wam się spodoba taki odcinek. Jeżeli lubicie buty, modę i streetwear, to jest kanał oczywiście dla Was. Dodatkowo możecie mnie znaleźć na TikToku, na Instagramie, tam jeszcze więcej informacji na temat butów i streetwearu. A jak mamy to za sobą, no to przejdźmy do naszej listy. A listę zaczniemy butami do 300 zł i na sam początek weźmiemy sobie ostatnio mega popularne modele New Balance. New Balance 327 i 237, które są klasykami już. Do 300 zł aktualnie na spokojnie je kupicie. Bardzo często są na promocjach i bardzo często są bardzo fajne kolorystyki na tych promocjach. Można kupić mega uniwersalne buty, wygodne i przewiewne do kwoty 300 zł. Ostatnio widziałem właśnie modele 327 i 237 za okolice 260 zł. A są to naprawdę bardzo fajne parki, które opłaca się mieć w swojej kolekcji i mieć jako taki but na co dzień. Kolejnym takim modelem od New Balance do 300 zł są New Balance numeryki, które są takimi skaterskimi butami, trochę odpowiedzią na blazery od Nike. Bardzo fajny but, bardzo tani, fajnie wygląda na nogach, jeżeli ktoś ubiera się właśnie w taki sposób, gdzieś tam lubi skaterskie klimaty i na pewno będzie się dobrze sprawował. Także możecie go znaleźć na stronie New Balance za bardzo małe kwoty i wydaje mi się, że jest to jedna z fajniejszych propozycji od New Balance na lato. Jeżeli chodzi o Adidasa, mamy tutaj naprawdę bardzo dużo par, które można kupić do tych 300 zł. Jednymi z nich są Stany Smithy i tutaj możecie sobie wziąć gwiazdkę, że też bardzo często ceny tych modeli zmieniają się dosyć szybko i musicie po prostu znaleźć i wbić się czasami w jakiś taki przedział czasowy, że warto je kupić. A takie Stany Smithy najlepiej kupować w outletach. Jeżeli macie gdzieś blisko siebie outlet Adidasa, to jest najlepsza opcja, ponieważ one tam są po mega niskich cenach. Czasami można je kupić za 150 zł, za 180 zł. Naprawdę warto. Klasyki od Adidasa, które teraz są także bardzo popularne ze względu na to, że casualowe sneakersy znowu wróciły do gry i wszystkie Adidasy Samba, Special, Handball, które pojawią się jeszcze w tym odcinku, są bardzo popularne i fajnie pasują do takich klasycznych, casualowych stylówek na lato. Dodatkowo od Adidasa, które możecie znaleźć buty i na stronach internetowych, i w outlecie do tych 300 zł, są to Adidasy Swift Run. One są bardzo lekkie, bardzo wygodne, ale także cieniutkie i do tego tanie, bo znajdziecie je także za około 250-280 zł. Jest to taki trochę mniejszy model NMD i wyglądają one serio bardzo fajnie, nie wyróżniają się jakoś tam specjalnie, ale jeżeli ktoś potrzebuje jakieś takie klasyczne buty do chodzenia na co dzień, białe, czarne, one mają bardzo takie uniwersalne kolorystyki, no to będzie but dla Was. Następnymi z Adidasa do tych 300 zł będą Continental 80. Są to modele trampek, po prostu klasyków od Adidasa, które się przejawiały praktycznie za każdym razem na tej liście, ponieważ one są dobre prawie na każdą porę roku. Nie będzie w nich Wam jakoś tam specjalnie ciepło. Teraz trochę gorzej jest z ich dostępnością, ponieważ Adidas ich aż tak dużo nie produkuje, ale wyglądają one po prostu spoko. A takim butem od Adidasa, który jeszcze warto się zaopatrzyć, są, uwaga, klapki, które tutaj też podepnę do tych wszystkich butów, bo ostatnio po prostu no, ludzie traktują je faktycznie jak buty, tak jak kiedyś nie było to do pomyślenia, ale teraz na przykład takie Adidasy Adilet 22 są bardzo popularne, wyglądają na nogach bardzo ładnie i wydaje mi się, że jest to jedna z fajniejszych propozycji na lato, takie upalne, już jak będzie po 30 stopni, to wyjść w takich klapkach będzie super, ponieważ one wyglądają super także z outfitami i nie są to takie typowe klapki, które bierzecie po prostu na basen. A a propos klapków, to oczywiście mamy Crocsy. Crocsy, klogi, które można też kupić do tych 300 zł. Niektóre kolorystyki oczywiście nie do końca, ponieważ wiadomo, niektóre są na promocjach, niektóre nie, ale do tych 300 zł na pewno coś znajdziecie. No i Crocs są po prostu klasykiem. Ja specjalnie ich jakoś tam nie lubię, ponieważ nie podoba mi się aż takich design, ale wiem, że bardzo dużo osób chodzi i jest mega zadowolony. Jak już jesteśmy przy tych klapkach, to weźmy sobie także Hoka One One Recovery Slide. Są to takie mega duże klapki, które możecie znaleźć z tego, co widziałem na Sneaker Studio, aktualnie do 300 zł. Bardzo wygodne. W ogóle Hoka One One robi
mega wygodne buty i bardzo dużo osób je chwali. Zagraniczni influencerzy po prostu stawiają je zazwyczaj gdzieś w topkach, jeżeli chodzi o wygodę. I tutaj z klapkami będzie dokładnie tak samo. U nas w Polsce nie są jakoś tam super dostępne, ale także na Sneaker Studio będziecie mogli je znaleźć. Dalej pójdziemy sobie klasykami, czyli Vansy Slipony, Vansy Authentiki i Old School. Do 300 zł da się je kupić. Szczególnie szukajcie ich na przykład na Zalando Lounge. Bardzo często są jakieś dropy Vansów na Zalando Lounge i one tam potrafią kosztować po 120-150 zł albo i nawet mniej. Wiadomo, że jest mała liczba rozmiarów. Najcięższe jest tak naprawdę trafić jakieś takie clean kolorystyki typu, nie wiem, biały, typu czarny, zwykły albo na przykład jakiś beżowy. Ponieważ no je jest ciężko znaleźć do tej kwoty, bardzo często one nie trafiają na żadne wyprzedaży, ponieważ wszyscy je kupują, bo wyglądają po prostu ładnie, a jakieś takie kolorystyki bardziej, wiecie, kolorowe, jakieś z obrazkami na tych Vansach, z jakimiś tam elementami dodatkowymi, one bardzo często trafiają na różne wyprzedaże i do tej kwoty na pewno je kupicie. Dalej przejdziemy sobie do Nike. Jeżeli chodzi o Nike, to oczywiście mamy Nike Court Vision, które są po prostu klasykiem od Nike do tych 300 zł, do 350, które możecie znaleźć, które bardzo dużo osób używa jako zamienniki do Dunków, Air Force'ów i tak dalej, ponieważ no one są dużo tańsze. Wiadomo, że te materiały też są trochę gorsze przez to, ale wyglądają tak czy siak spoko. Ale jeżeli chodzi o Nike jakieś, które ja bym bardziej Wam polecił na lato, to są na pewno Waffle Trainery dwójki. Klasyczek, który no, jest po prostu z lat 80. Bardzo ładnie pasuje do takich vintage'owych stylówek. Albo Waffle One, które teraz są mega popularne. Bardzo leciutkie, można je na spokojnie kupić za 250 zł, albo nawet za 220. Ostatnio na promocjach z kodem jakimś od Nike były za 180. Mega wygodny bucik, bardzo leciutki, bardzo przewiewny i na lato będą się na pewno super sprawowały. Jeżeli chodzi o Nike, to oczywiście jeszcze mamy blazery lowy, które czasami da się kupić do tej kwoty 300-350 zł, czasami niekoniecznie, wiadomo, zależności to, zależy to od kolorystyki, czy są jakieś wyprzedaże, ale modele blazerów gdzieś tam bardzo często trafiają na te wyprzedaże, więc można gdzieś się za nie zahaczyć, albo na przykład na jakichś kodach rabatowych od Nike. Bardzo fajną ofertę butów do 300 zł ma także Reebok Classic Leather Legacy, ponieważ Classic Leather jest on faktycznie takim klasycznym butem, który wygląda fajnie po prostu z takimi casualowymi outfitami, ale Classic Leather Legacy już jest taki trochę szybszy do fajnych jakichś streetwearowych outfitów. Albo na przykład Club C, które także są już klasyczkami, które bardziej nawiązują właśnie do takich modeli jak Court Vision, albo właśnie jakichś Air Force'ów, Nike Dunki i tak dalej z tej serii butów. I jeżeli ktoś potrzebuje czegoś serio taniego i nie chce wydać jakoś więcej pieniędzy, no to będą buty na pewno dla niego. A jeżeli chodzi o Reeboka, to jeszcze poleciłbym Wam ich klapki właśnie, które są tymi typowymi takimi, powiedzmy, mulami, tak jak to się nazywa, jak na przykład New Balance mule, które wyglądają trochę jak klapki, jak takie chodaki, ale są bardzo wygodne i bitniki od Reeboka właśnie są taką opcją. One w ogóle wyglądają bardzo ładnie, jeżeli ktoś ubiera się w kolorystykach ziemi, pasują po prostu świetnie. Dam Wam tutaj kilka outfitów, jak to może wyglądać. Ale no, można się do nich mocno przekonać, ponieważ no, tych po jakichś kolorystykach beżowych, brązowych wyglądają serio świetnie. Jeżeli chodzi o Pumę, to mamy oczywiście Slipstream Lowy. Jest to model, którego mega często zachęcam. Bardzo dużo osób pisało do mnie nawet w prywatnych wiadomościach, że dziękuję mi za polecenie tego modelu, ponieważ on jest dużo tańszy właśnie niż na przykład Air Force One, a wygląda w niektórych opcjach kolorystycznych lepiej. Serio, niektóre kolorystyki Slipstream Low wyglądają świetnie, na przykład kolaby z Coca-Colą, które także można było trafić gdzieś na promocjach za okolice 250 zł, 280 zł, a wyglądają po prostu ekstra i pasują tak samo fajnie do jakichś takich streetwearowych stylówek, jak właśnie Air Force One. Z takich mniej oczywistych modeli mamy oczywiście Kangaroos Aussie. Kangaroosy to także modele, które już są trochę bardziej popularne, ja też bardzo często o nich mówię. Bardzo wygodne, wyglądają serio fajnie na nogach, jako takie typowe biegówki. Na Sneaker Studio możecie je znaleźć i już nie tylko. Na Warsaw Sneaker Store widziałem, że ich jest bardzo, bardzo dużo, więc poszukajcie sobie, mają bardzo fajne kolorystyki niektóre z tych modeli i wyglądają serio spoko. A kolejnym takim mniej oczywistym modelem jest Mizuno Wave Rider, który wygląda serio świetnie. Wyglądają po prostu pięknie te buty w niektórych kolorystykach i aż dziwne, że tak mało popularne są. Bardzo często też wychodzą właśnie w jakichś takich specjalnych wydaniach albo w jakichś współpracach i wyglądają po prostu ekstra, szczególnie w jakimiś sklepami takimi, nie wiem, z Niemiec, nie wiem, z BSTN, z Foot Patrol, nie wiem, czy z Niemiec, ale z Foot Patrol na przykład prezentowały się świetnie i są także wygodne i na lato będą się sprawowały ekstra. A ostatnim takim modelem jest model od Converse, który powstał razem z Johnem Elliottem
I są to takie trampki, które wyglądają trochę jak babciny, mają bardzo często takie jakieś wzorki falowane i tak dalej, albo jakieś takie, jakbyście mogli zobaczyć na ceracie u swojej babci. Można je kupić za 220 zł, 250. Jest ich dosyć mało już, bo to model, który wyszedł dosyć dawno temu, ale jakoś się nie chciał sprzedać i bardzo często trafiał właśnie na promocję. Także to były wszystkie buty do 300, teraz jedziemy sobie z butami do 600 zł, a z butami do 600 zł, jeżeli chodzi o New Balance, mamy oczywiście model 57/40, który bardzo często Wam polecam. One na jakieś takie większe upały nie będą się aż tak świetnie sprawowały, na pewno będzie trochę cieplej Wam tą stopę, ale do 28 stopni na pewno dadzą radę. Wygodne, w mega fajnych kolorystykach, można je nawet znaleźć do tych 300 zł czasami, ale ostatnio New Balance podniósł z retaila i niestety już nie jest tak łatwo. Następnym takim modelem jest XC72, taki bardziej trochę już pokombinowany, nowa sylwetka od New Balance, która wygląda całkiem spoko, ale mi aż tak nie siedzi, trochę nawiązuje do takich na przykład waffle trainerów dwóch właśnie, które wcześniej Wam pokazywałem. Ale tak czy siak będzie się fajnie sprawował właśnie na lato. Kolejnymi butami New Balance będą klasyki 997 i 574. 574 nie muszę Wam chyba przedstawiać. Każdy kiedyś na oczy widział te buty. Jak nie wiedział, że to 574, to się nie dziwię, bo te numerki są z czapy i wcale się nie dziwię, że po prostu ludzie nie pamiętają ich, ponieważ łatwiej zapamiętać jakąś daną, wiecie, nazwę niż numerek. No ale 574, klasyk od New Balance, który Wam się będzie też długo sprawował, bardzo wygodny. A 997 w takiej trochę szybszej, dynamicznej sylwetce, jeżeli ktoś bardziej lubi takie właśnie buty, ponieważ 574 ma taką klasyczną, trochę bardziej okrągłą, 997 bardziej właśnie taką dynamiczną, no to także będzie mógł je kupić, ponieważ aktualnie jest bardzo dużo przecen na nie i mają bardzo fajne, uniwersalne kolorystyki. Jeżeli chodzi o Adidasa, no to mamy tutaj właśnie te wszystkie buty Adidasy Samba, Adidasy Gazelle, Adidasy Houndball Special, wszystkie casualsy tak naprawdę Adidasa do 600 zł na spokojnie kupicie, które teraz są mega popularne, które chodzi prawie każdy. Adidasy Samba OG ma prawie każda influencerka, prawie każda dziewczyna ma je na nogach. I trochę się nie dziwię, ponieważ te buty wyglądają świetnie i trochę jest taki kazus jak Nike Dunky Panda, gdzie te buty dalej są ładne i dalej są fajne, tylko po prostu tak dużo ludzi je ma, że nam się brzydną po prostu te buty. I właśnie w taki sam sposób wydaje mi się, że działa to z Adidasami Samba. Ja sam ich nie mam i poczekam chyba, aż będą trafiały na jakieś promocje, coraz to mniej osób będzie w nich chodziło i wtedy sobie kupię, ponieważ one mi się zawsze podobały, a teraz jakoś tak nagle wybuchły, że no trochę nie chce mi się ich kupować. Jeżeli chodzi o Nike do 600 zł, no to mamy oczywiście Nike Dunky Lowy, mamy Air Force, które na lato aż tak bym Wam nie polecał, przynajmniej moja stopa się z nich za bardzo pociła. Dodatkowo Jordany 1 Lowy, tutaj akurat bardzo spoko opcja, w niektórych opcjach takich jak na przykład z Nubukiem, one będą fajnie wyglądały na lato i bardzo często mają fajne kolorystyki też na lato. I oczywiście klasyki, już takie biegówkowe, Nike Cortezy. Nike Cortezy wyglądają według mnie bardzo ładnie, odradzają się aktualnie w tym roku i są coraz to bardziej na chodzie, także jeżeli chcecie kupić jakąś fajniejszą kolorystykę, to zapraszam Was teraz, bo potem jestem ciekawy, jak to będzie z nimi wyglądało, czy to też nie wywinduje tego modelu gdzieś tam wyżej. A jeżeli chodzi o jakieś takie mega przewiewne, bardzo wygodne, to Air Maxy Flyknit Racery, które zostały stworzone z połączenia Air Maxu i Flyknit Racerów, które są w ogóle jednymi z najlepszych butów w ogóle na lato, jakie kiedykolwiek wyszły, ale już nie wychodzą, no i ciężko je tutaj wsadzać do tej listy. Ale mam je u siebie, na pewno je będę testował i pokażę Wam je w odcinku, czy warto je kupić. Ale już po pierwszych wrażeniach mogę Wam powiedzieć, że są bardzo lekkie, są mega wygodne, czujecie się jakbyście chodzili w papuciach po prostu w nich. I po prostu Flyknit na cholewce działa ekstra i są tak przewiewne, że no nie będziecie musieli w ogóle martwić tym, czy Wam się spoci stopa, bo na pewno nie, będziecie czuli trochę jak w sandałach. Dodatkowo oprócz klasyków Adidasa mamy bardzo dużą także grupę produktów Adidasa, tych takich powiedzmy wygodniejszych, biegówkowych, takich jak Adidas Oswego, Oznova, Orketro. To są te modele, które też znajdziecie do tych 600 zł, które wyglądają bardzo spoko, które będą Wam się fajnie sprawowały na lato i na spokojnie będziecie mogli je kupić. Tak samo jak Adidas i Adifoam Q, czyli też klapki w sumie Adidasa na bazie foam runnerów zrobionych przez Kanye Westa ze skarpetą w środku. Na pewno bardzo fajna para na lato i wydaje mi się, że one będą się akurat super sprawowały. Mi się bardzo podobają, a ja
naprawdę mocno stronię od tych wszystkich projektów właśnie takich typu foam runner i tych wszystkich takich kroksów, ponieważ nigdy nie byłem ich fanem, a tutaj one mi się serio spodobały. A ostatnim modelem od Adidasa są oczywiście Adidasy Tennis Hu, czyli największy klasyk wśród letnich butów. Buty, które według mnie są najlepsze nawet, jakie kiedykolwiek ktoś wymyślił, które spakujecie do plecaka i nie musicie brać na przykład jakiegoś większego bagażu, jeżeli chcecie wziąć większą ilość butów na wyjazd. I są to buty, które są strasznie przewiewne, bardzo wygodne. Wiem, że dużo osób na nie narzeka, że ta siatka się gdzieś tam niszczy, że nie wiem, to jest dla osób z płaskostopiem, ponieważ ta podeszła faktycznie jest płaska, ale ja osobiście przynajmniej nie mam żadnych lepszych butów na lato, ponieważ one są przewiewne, lekkie, pierze się bardzo szybko, czyści się bardzo szybko i można na drugi dzień znowu w nich śmigać, jak będą wyglądały po prostu tak samo ładnie jak wcześniej. I aktualnie można je dorwać nawet do 300 zł w niektórych sklepach na promocjach. To trochę powychodziło nowych jakichś tam kolorystyk, takich serio białe na przykład z jakimiś tam elemencikami, albo taki ciemny granatowy, ale ogółem jeżeli je gdzieś znajdziecie na przykład w outlecie, no to mega Wam je polecam. Jeżeli chodzi o takie buty od Nike, które są jeszcze takie bardziej niszowe, których nikt jeszcze aż tak często nie zakłada na nogi, to Go Fly Easy. Go Fly Easy to model, który został specjalnie zrobiony dla niepełnosprawnych, żeby łatwiej po prostu wyciągać stopę z buta, ale jak to zazwyczaj ma miejsce z butami, jeżeli coś jest wygodne i działa to, tak, to oczywiście pełnosprawne osoby także będą je używały, ponieważ no, one są bardzo wygodne i na lato niektóre kolorystyki super się sprawują. Ostatnim takim butem od Nike są Nike Air Series AD, które są zrobione trochę na wzór Roche Runów, w ostatnim gdzieś tam w odcinku o nich mówiłem, ale są także bardzo wygodne, mają fajną gąbkę na podeszwie i do tego cholewka też wygląda trochę jak w Roche Runach i będzie się na pewno super sprawowała na lato. Jeżeli chodzi o buty na lato do 600 zł, to mamy oczywiście Konwersy, Chuck Taylory na przykład, które niestety trzeba już znaleźć do 600 zł, raczej ciężko do 300 zł, jeżeli chodzi o te wyższe wydania. Bardzo rzadko trafiają gdzieś na jakieś promocje, jeżeli chodzi o samą stronę Konwersa. Bardzo fajne wydania często wychodzą na przykład z jakimiś kolaboracjach, tak jak z Coldwell ostatnio, mogę Wam dać tutaj także link do tych butów. One wyglądają serio bardzo ładnie, jeżeli ktoś lubi Konwersy, no to oczywiście na lato będą się super sprawowały. A z takich niepopularnych modeli to jeszcze mamy oczywiście Asics Gel NIC. New York City, można tak to sobie trochę skrócić na sam koniec, ale ten model w kolorach, który został stworzony i ostatnio gdzieś pojawił się na stronach, wygląda ekstra i mi osobiście bardzo się podoba. Tak samo jak Kayano 14, które teraz znowu uzyskały tą swoją popularność ze względu na to, że to takie buty typowego WF-isty z lat 2000 wracają gdzieś tam, jeżeli chodzi o modę aktualnie do trendów. I te gel Kayano właśnie się na tym wybiły, a w sumie nic dziwnego, ponieważ niektóre współprace na przykład z JJ Jones wyglądały po prostu ekstra i mi mega się podobały. A ostatnim butem są, uwaga, Diadora Winner SL, które dostałem w ogóle od marki Diadora i wyglądają bardzo ładnie, niektóre kolorystyki są świetne i na lato pasują ideolo. Ja jedną, którą miałem ze sobą we Włoszech, mega mi się podobały i bardzo się cieszę, że je dostałem, ponieważ ten but jest bardzo wygodny, można go kupić za okolice 400 zł, a na promocjach nawet dużo taniej. Bardzo fajny, klasyczny bucik włoskiej marki i jeżeli chcecie coś innego niż te, wiecie, zalew butów od Nike, Adidasa i New Balance, no to te będą dla Was. Teraz zacznijmy sobie modelami do 1000 zł i tutaj będą oczywiście modele marki New Balance. Pierwszymi z nich będą 9060, mega futurystyczny model, który niektórzy nienawidzą, niektórzy uwielbiają. Ja sam chcę go w końcu kupić do recenzji, żeby Wam je pokazać on fit i żeby Wam je zrecenzować, ponieważ ten model zrobił ogromną furorę i bardzo dużo osób chce go nosić, ponieważ jest bardzo wygodny i jednak wygląd ma dosyć oryginalny. Do tego Fresh Foam, które są jednymi z najbardziej wygodnych butów we wszystkich topkach butów, jakie możecie zobaczyć u zagranicznych influencerów, u zagranicznych youtuberów. Wszyscy je dają do swojej topki 10 najwygodniejszych butów. Dodatkowo ostatnio New Balance także postarał się o jego warstwę, powiedzmy, taką lifestyle'ową, czyli żeby wyglądały lepiej lifestyle'owo niż jako takie zwykłe biegówki, ponieważ te kolorystyki zwykłych biegówek od tych Fresh Foam nie wyglądały za fajnie. A teraz jak dali trochę jakichś kolorków szarości, jakichś takich bardziej vintage, zmienili trochę tą cholewkę, wyglądają one bardzo ładnie i też będą się ekstra sprawowały na co dzień. A ostatnimi takimi modelami są oczywiście 1906R i 2002R, które możecie kupić do tych 1000 zł. I jeden i drugi but będzie Wam się super sprawował. 1906R i 2002R, wydaje mi się, że nie jest to na takie jakieś super upały, ale tak czy siak ja bym Wam go polecał, ponieważ są bardzo wygodne i leciutkie, co w sumie jest dosyć ciekawe, ponieważ te buty nie wyglądają na takie lekkie, ale tak czy siak jak je założycie na siebie, serio są leciutkie i będzie
będzie się Wam w nich mega wygodnie chodziło. Jeżeli chodzi o Adidasa, to polecił Wam tak naprawdę dwa modele i jednym z nich są, uwaga, Adidasy Ultra Boosty, oczywiście, bo jak żeby inaczej, i tutaj chyba za dużo nie będę mówił, ponieważ Ultra Boosty to jeden z wygodniejszych modeli w ogóle od Adidasa i modeli Ultra Boostów jest po prostu multum i musicie sobie wybrać ten, który Wam najbardziej się podoba, ponieważ większość z nich, jeżeli chodzi o wygodę, wypada bardzo podobnie i tutaj tylko i wyłącznie chodzi o aspekt wizualny. A drugim takim modelem są Adidasy Easy Slide, oczywiście klapki od Kanye Westa, które będą się Wam super sprawowały na lato i na pewno będziecie w nich mogli chodzić nawet gdzieś po mieście. Już teraz nikt nie będzie się na Was dziwnie patrzył, ponieważ każdy do tych butów przywykł. Jeżeli chodzi o Nike, to mamy tutaj, tak jak w przypadku w sumie Adidasa, całą serię Air Maxów, Air Maxy TN na przykład, które teraz mocno wróciły, Air Maxy Plusy, te takie stylówki powiedzmy około takie dresiarskie, bardzo mocno wróciły w Nike. I oczywiście całe zalet Air Maxów, jedynek, 90, 95, 97, to są te modele Air Maxów, które mi osobiście najbardziej się podobają i w te chyba najbardziej bym celował, jeżeli chodzi o same modele Air Maxów. Każde z nich tak naprawdę będą wygodne, każde z nich będą Was raczej satysfakcjonowały na lato. Mi chyba najbardziej z tych wszystkich podobają się Air Maxy jedynki i 97, ale to wszystko zależy od gustu. Ale takim modelem od Nike, który bym Wam tutaj mega polecił, będą oczywiście Vomero 5. Vomero 5, które kiedyś były takim bardzo sportową sylwetką w ogóle i dalej w sumie są sportową sylwetką, ale Nike zaczęło z nimi kombinować i dodało jakieś vintage'owe kolorystyki, dodało jakieś bardziej uniwersalne kolory, jakieś kolory ziemi i te buty wyglądają po prostu ekstra, pasują ze wszystkimi spodniami i można z nich naprawdę stworzyć superowy outfit. Kolejnymi butami od Nike będą oczywiście Jordany jedynki, które haje, które do 1000 zł aktualnie kupicie praktycznie za retail albo nawet na promocję, jak ostatnio się zdarzyło. Także wiem, że dużo osób chodzi w tych Jordan jedynkach, hajach na lato, ja nie za bardzo, nie podobają mi się one na lato ze względu na to, że jest mi w nich za ciepło, ale każdy nosi to, co lubi. Kolejnymi, które bym Wam mega polecił od Nike, które nie są aż tak popularne, to wszystkie z serii ISPA. To jest to seria, która tworzy buty nowoczesne, nowe technologicznie, które ma inne technologie w butach niż te takie klasyki jak na przykład Jordany, Dunki i Air Force'y. Są mega wygodne, są bardzo przewiewne. Ostatnio ubierałem jeden z tych modeli w outlecie we Wrocławiu i po prostu czujesz się w tych butach jak w skarpetach. Często ich wygląd jest bardzo dziwny i bardzo uniwersalny i na pewno osoby, które lubią jakieś takie normalne buty w cudzysłowie, nie będą zachwycone, ale jeżeli ktoś lubi coś bardziej pokombinować, no to tutaj powinien być mega zadowolony. A ostatnim butem od Nike będą oczywiście Vapor Maxy, które ostatnio gdzieś pojawiały się nawet za ponad 1000 zł, ale na spokojnie znajdziecie je do tych 1000 zł. Korki od Nike, serio, ja tak je nazywam przynajmniej, one na pewno będą Wam się dobrze sprawowały na lato, ponieważ zazwyczaj ich cholewka jest z Flyknitu i też będzie ona po prostu mega przewiewna. Jeżeli chodzi o Adidasa, to mamy oczywiście jeszcze NMDS1. NMDS1 model, który w sumie powstał trochę z Pharrellem Williamsem. Pharrell Williams go oczywiście gdzieś tam maczał palce przy projektowaniu jego i on wygląda bardzo ładnie, ma często problem właśnie z tym za wysokim retailem, ale ostatnio trafia na promocję i to też będzie but, który będzie bardzo wygodny, trochę inny, bardziej futurystyczny i na który na pewno dużo osób zwróci uwagę, jeżeli będziecie go mieli na nogach. Kolejnymi butami do 1000 zł będą buty Veja, czyli takie bardziej luksusowe buty trampki i one bardzo ładnie wyglądają na nogach. Serio, z takimi klasycznymi, casualowymi stylówkami, one prezentują się świetnie. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić swoje, no to będzie musiał się troszeczkę wykosztować jak na takie trampki, ale one mają bardzo dobre materiały, wyglądają serio ładnie. Na pewno nie są jakieś super wygodne, ale na lato będą się super prezentowały, jak będziecie chcieli gdzieś wyjść na przykład na miasto ze znajomymi wieczorem, żeby trochę ładniej wyglądać powiedzmy i tutaj one będą się serio ekstra sprawowały, a na kobiecych nogach wyglądają według mnie jeszcze lepiej. Następnymi takimi mniej znanymi butami są oczywiście Hoka One One, które Wam wcześniej prezentowałem i tutaj jest bardzo dużo modeli, które możecie zobaczyć przy okazji Hoka One One, ponieważ to ogółem jest marka butów, tak, Hoka, która jeszcze ma całą serię One One i w nich możecie znaleźć bardzo dużo modeli i one wszystkie są bardzo wygodne, wszyscy je stawiają także w topkach gdzieś tam, jeżeli chodzi o wygodę i na lato będą się super sprawowały. Zostawiam sobie na koniec jeden z popularniejszych aktualnie butów. To jeszcze przed tym mamy oczywiście Under Armour Hover Phantom, które bardzo często tutaj daję, które mi się bardzo podobają i jeżeli ktoś lubi bardziej takie sportowe sylwetki, to tutaj będzie takie powiedzmy treningowe, typowo siłowni, to tutaj będzie mega zadowolony. Są to buty, które bardzo często współpracują, na przykład buty, cała marka w sumie współpracuje z The Rockiem i ma całą swoją serię i na tych butach także miało swoje kolaboracje, wyglądają serio ekstra,
są bardzo wygodne i jeżeli ktoś lubi takie bardziej właśnie treningowe sylwetki, no to tutaj będzie zadowolony. A tymi ostatnimi butami, o których Wam mówiłem, są oczywiście Salomony. Salomony XT6, XT4 i Pro ACS Advanced, które teraz na lato też będą Wam się super sprawowały. One są dosyć przewiewne, mają fajne siateczki na cholewce, jeżeli chodzi o ACS Pro i będą wyglądały fajnie do jakichś takich bardziej outdoorowych właśnie fitów albo takich trailowych, które gdzieś tam używają ludzie także do streetwearu i na pewno te takie trekkingowe sylwetki bardzo mocno weszły już do streetwearu i bardzo dużo osób nie zwróci aż tak na uwagę na ten wygląd, ale można je naprawdę świetnie przypasować do swojego outfitu. I w taki sposób dotarliśmy do butów powyżej 1000 zł i pinaja pierwszy rzut lecą Easy 350 V2, które no, sprawują się idealnie na lato, są mega wygodne, są mega przewiewne. Każdy praktycznie już je zna i niestety jest to rok, w którym chyba dostaniemy po raz ostatni Easy, ponieważ Adidas w końcu się dogadał z Kanye Westem i sprzedadzą te wszystkie buty, które im zalegają. I to będzie chyba ostatni moment, w którym będziemy mogli kupić normalnie od Adidasa właśnie te buty, także jeżeli ktoś jeszcze ich nie ma, no to będzie musiał poczekać na jakiś drop i je w końcu kupić na Adidasie i już nie odsprzedawać, tylko zostawić dla siebie, ponieważ więcej okazji nie będzie. Kolejnymi od Adidasa są Adidasy Kaiwa, na przykład z serii Y3 i w ogóle buty Y3, tak jak Y3 Gazelle, to są wszystkie buty, które są zrobione trochę na bardziej premium, na premium materiałach z serii od Yoji Yamamoto, która jest już bardzo popularna, bardzo dużo osób ją zna i zazwyczaj o niej mówię właśnie w tych butach powyżej 1000 zł, także zapoznajcie się, jeżeli Wam się te buty podobają, bo wydaje mi się, że warto ze względu na to, że jednak te materiały użyte do tych butów są dużo lepsze niż do zwykłych od Adidasa. Jeżeli chodzi o New Balance, to mamy tutaj 990 i 991, czyli dwa modele od New Balance, które już niestety kosztują powyżej 1000 zł, kosztują bardzo dużo według mnie i za dużo jak na mnie, ponieważ 990 nie jest to model, za który serio powiedziałbym, że trzeba było zapłacić powyżej 1000 zł, ponieważ te materiały tam użyte do tego buta są serio bardzo dobre, są wytrzymałe te buty, są także wygodne w większości tak naprawdę w każdej serii, ponieważ mamy V1 do V6 już i muszę przyznać Wam, że te buty jako taką się podobają, ale powyżej 1000 zł to już dla mnie jest trochę przesada jak za nie, ponieważ no tyle kiedyś kosztowały w ogóle buty high fashion, już można to nazwać, i Off-White'y, serio, serii Off-White'a kosztowały tyle, a teraz zwykłe New Balance właśnie stoją na tej cenie i jest to dosyć dużo pieniędzy. Kolejnymi są buty On Running, On Cloud Nova i modele od Rogera Federera. One już niestety też na retailu kosztują powyżej 1000 zł, da się znaleźć je na promocjach poniżej, nawet dosyć mocnych promocjach. Cloud Nova na pewno są dużo wygodniejsze od tych od Rogera Federera, ale buty od Rogera Federera są znowu bardzo ładne do takich klasycznych outfitów i tutaj tak naprawdę co szukacie, no to będziecie musieli sobie wybrać, czy wolicie wygodę, czy jednak wygląd taki powiedzmy do slim sylwetek bardziej, czy jednak właśnie jakieś wygodne biegówki do jakichś takich outfitów bardziej streetwearowych, ale obydwie pary naprawdę Wam polecam, ponieważ On Running robi bardzo dobre jakościowo buty i na pewno posłużą Wam po prostu na dłużej. Jeżeli chodzi o Nike, to mamy całą serię Next Protentage i tamte buty kosztują powyżej 1000 zł, trzeba za nie wydać dosyć dużo, ale są to najlepsze, jeżeli chodzi o wygodę, najlepsze technologicznie buty od Nike. Pod tym względem, ponieważ są stworzone specjalnie dla biegaczy, ta sylwetka jest bardzo dynamiczna, ma bardzo dobrą podeszwę, która oddaje mega dużo energii, przez to jest bardzo wygodna. Dodatkowo ma super przewiewną cholewkę i na pewno te buty na lato będą się sprawowały po prostu ekstra. A jeżeli chodzi o jakieś takie już bardziej high fashion modele albo jakieś takie już podchodzące pod high fashion, to na przykład Golden Goose. Golden Goose, czyli trampki po prostu drogie z gwiazdką, które bardzo często chodzi na przykład Chris Hemsworth, czyli ten, który gra Thora, aktor. I są to modele dosyć popularne, możecie je zobaczyć w większości sklepów właśnie z takimi rzeczami high fashion. Jak dla mnie spoko, ładnie wyglądają, dlatego je tutaj dałem, ale jeżeli miałbym płacić tyle pieniędzy za nie, no to raczej ja bym się nie kierował w tą stronę, ale wiadomo, każdy lubi co innego. Jeżeli miałbym wydać już większą ilość pieniędzy właśnie na buty jakieś takie marek high fashion, no to byłyby to Casablanca Atlantis, które też pokazywałem Wam na wiosnę. Te buty bardzo mi się podobają. Na lato do krótkich spodenek będą ekstra, bardzo wygodne, leciutkie, z kolorkami właśnie takimi typowymi na lato, jakimś pomarańczym albo coś takiego, serio, mega ładne i sama ta sylwetka mi się podoba, że właśnie wygląda trochę jak taka zrobiona na wzór powiedzmy butów jakichś takich do wody, ale no mi osobiście mega siedzi.
Kolejnymi będą buty Monclera Trail Grippy. Trail Grippy, które już możemy zobaczyć od jakiegoś czasu, które wychodziły także w jakichś różnych współpracach. Bardzo dużo modeli właśnie Monclera na tym się wybiło, właśnie na tych Trail Grippach, ponieważ one znowu nawiązują bardzo mocno do tych trekkingowych sylwetek i mi osobiście one się bardzo podobają. Na lato na pewno przy jakichś takich większych upałach nie będą jakimś super butem, ale tam do 28 stopni powiedzmy, że spoko. Na pewno będą bardzo wygodne, ponieważ no, są to buty nastawione bardziej na użytkowość niż na sam wygląd, a wiadomo, mają ten sznyt taki high fashion, który pozwala na to, że no jednak ludzie się na to trochę inaczej patrzą. Widziałem je już na nogach u wielu osób i serio wyglądają bardzo ładnie. Ostatnimi takimi butami powyżej 1000 zł, droższej marki, będą buty marki D-Squared 2, które są bardzo popularne aktualnie w Polsce ze względu na Witkasa, który dosyć mocno promuje tą markę. W model D-Squared 2 Fly Now, który nawiązuje bardzo mocno właśnie do takich typowych biegówek high fashion. One serio mają bardzo podobny sznyt, bardzo podobnie wyglądają, trochę podobne są też do tych Casablanki, powiedzmy, ale mają, są mniej więcej w tym samym stylu zrobione. I jeżeli ktoś chce właśnie coś z takich marek, trochę droższych, no to tutaj powinien po to sięgnąć, bo na pewno one się będą super sprawowały na lato. Także to wszystkie buty, które Wam przygotowałem na lato, mam nadzieję, że Wam się podobało. Znowu ogromna lista, ogromna ilość butów. Mam nadzieję, że doceniacie to, że aż tyle Wam ich gdzieś tutaj wyszukuję i nie podaję tylko samych jakichś, wiecie, takich totalnie mega popularnych butów. Wiadomo, one się też tutaj znajdują, no ale muszą, bo wiadomo, że nie wszyscy jeszcze są aż tak obeznani albo nie wiedzą, gdzie je też znaleźć. Także pamiętajcie, wszystkie linki pod spodem, dajcie lajka, dajcie subskrypcję, dajcie też komentarz, które Wam się najbardziej podobają i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!